Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i to jest kolejna poboczna seria. Miało być FIFA World, ale już jest 14, dlatego zaczynamy. Wiem, dość późno, jak na czerwiec, bo i tak za jakieś pół roku, czy niecałe pół roku, 5-4 miesiące wyjdzie kolejna FIFA. No i po prostu będzie tak troszeczkę lipnie, jak wyjdzie 15, jak dalej będę 14 się bawił, ale jeszcze jest fajnie. Okej, możecie tutaj już zauważyć, że zbudowałem cały skład klubu Juventus. Wiem, troszeczkę poświęciłem się, to jakieś może 5 dni, ale jest efekt, skutek. No i mamy cały skład Juventusu i powiem wam, jestem pod lekkim wrażeniem. No, dla mnie strata jest taka, że nie ma lewego obrońcy i prawego obrońcy i to jest właśnie ten smutek, ale zawsze można dać kogoś, kto jest na podobnym stanowisku obrony bądź pomocy, w zależności oczywiście jak to w ogóle może działać. Zaraz sobie sprawdzę, może jego tutaj damy, bo on jest tutaj taką bardziej pomocą. Chociaż on tutaj za bardzo pogarsza sytuację. A Vidal, może Vidal? Nie, dobra. Niech już zostanie ten Barzagli. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest tutaj większość znanych. Mam tutaj Buffona. Zaraz wam pokażę tutaj resztę tych piłkarzy, jak mi oczywiście wyświetli. No jest Buffon, Caceres, Ogbonna, Isla, Lichtsteiner, Pirlo, Marquisio, Tevez, Giovincio, czy Giovinco, jak to się czyta, Asamoah, Barzagli. A tutaj na ławkach Storari, Chiellini, Pepe, Pogba. Tutaj mamy srebrnego Padoina, Llorente, Osvaldo, Vidala, Bonucciego, Quagliarelle, Vucinicia i Peluso. A tutaj menedżerem jest jakiś Montella. I jeszcze mamy jednego Sanino. Na tego brąza nie zwracajcie uwagi, nie mogę go sprzedać, więc on sobie tutaj siedzi. Chyba że go zawsze mogę usunąć, ale dobra, nieważne. Tak czy inaczej zaczynamy. Zaczniemy sobie już sezony online. Jeszcze nie grałem na nich. Bardziej się skupiłem na sezonach jednego gracza i turniejem jednego gracza. I na tym idzie się troszeczkę obłowić. Właśnie dzięki temu właśnie zyskałem cały klub Juventusu. Może nie mam toców i informów, ale jest zawsze coś. Być może nawet jeszcze jutro albo tam w środę rzucę jakieś top 10 najlepszych powtórek z gier. Oczywiście strzałów, goli epickich, bądź takich ciekawych. Dobra, zaczynamy w końcu, bo żebym się troszeczkę rozgadał. To będzie no mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o sezony online w 14. No i tu oczywiście będą samouczki. Tak, gramy dalej, nic nie zmieniamy. A teraz szukajmy przeciwnika. Wyciszyłem trochę muzykę, żeby nie było aż tak głośno. Wolałbym, żeby bardziej mnie było słychać niż grę. Chociaż grę też, po części. No szukaj, kurde, originie. Nie mam całego dnia. Dzisiaj miałem Gotika jeszcze nagrać, ale mi nie wyszło, więc jest troszeczkę. O, 3,80, widzicie? Ale się fajnie złożyło. Tylko czekamy na kolesia, który jakoś, nie wiem, postanowi z nami zagrać. No szybciej, kurde, nie mam na ciebie całego dnia. Przyjdź tu. No kurde, przeciwnik opuścił mecz. Ja mu dam, opuścił mecz. Dalej, kurczę. Co to ja się będę z wami dupił? Miałem już w pierwszym dniu kupna FIFA 14 nagrywać, ale no nie miałem gotowego składu, ale teraz jest co grać. Ogólnie mamy już ponad 50 meczy przegranych, ogólnie, czy to rozegranych bardziej, rozegranych, tak, ponad 50 rozegranych meczy, około 20, nie wiem, może 6 wygranych, może tam 20 parę przegranych, bo to też gram ze znajomymi i tam bodajże chyba z 5 remisów,
Coś Origin chce mnie tutaj w chuja zrobić, lekko mówiąc. No co połączenie, jakie to jest powalone, no Originie zasrany. Znajdź mi przeciwnika, albo będę zły. Szybciej. Powiedziałem już, szybciej, nie mam całego dnia. No chyba, że naprawdę chcecie mnie rozwścieczyć. I nie będzie tego czego. O, 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 może coś wyłapie. Może coś wyłapie. No chodźże. No ja wiem, że ty tam jesteś. Moment, może ja się jeszcze zrobię online, bo może to dlatego. Moment, no właśnie, przecież jestem, no. No to co jest, kurczę, grane. Coś mi nie chce w ogóle połączyć. Oj, rany, Julek. Jeżeli mnie nie połączy, no to będziemy mieli poważny problem. No cholera, szybciej. No patrzcie, ale nie ma żadnych, kurde, sygnałów. Czy coś, żeby mnie połączyło z tym przeciwnikiem. Nic. Nic, co by po prostu było można wyszukać. Kurde. Jakiś Falcao. Kurde. Dajecie mi jakichś ludzi, którzy w ogóle chyba internetu nie mają. Oj, oj, oj. Ciężko będzie znaleźć kogoś, kto jest w 10 lidze. Chociaż coś taki też powinien być. Jak dla mnie. No kurde, come on, szybciej. Szybciej. Czekajcie, zrobimy tak jeszcze. O, 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 w końcu. O kurde. To ktoś musi być naprawdę godny. A weźmy klasyczne. Będzie grubo i coś czuję, że będzie ostro. O, tu ma słabego. Ale kurde, tu ma jakieś, kurcze. Będzie ostro, tyle powiem. Może mi się uda wygrać, może mi się nie uda. Menedżera ma dość cienkiego. Ale walić to. Dobra, Contra Brothers. Pewnie jakieś pornole ogląda. No dobrze, dobrze, dobrze. Zaczynamy. Proszę bardzo. No, no, no. Co kurde wykopujesz tą piłkę spoza linii, idioto. Nie wiem czemu mi pokazuje też, ale przy okazji uczę się tych nazwisk na pamięć. O, dobrze, dobrze, dobrze. No zadupcaj, coś ty zrobił. Kurde. O, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Dobrze, obrona. Dobrze, Buffon, dobrze, Buffon, dobrze. No Tevez, co ty robisz? Kurde, będzie ciężko, mówię wam. Z tym składem, który on ma, to będzie ciężko. Dobra, Tevez nie ogarnął jak zwykle. Xavi Alonso mają. O, to mają, ma chyba dość drogi skład. O kurde. Dobrze, Buffon, po raz drugi obronił silne uderzenie przeciwnika. Kogo tam? Dobra, pomijamy. I mają rzut od Xavi Alonso. O, będzie grubo. Dobrze, po raz trzeci. I znowu rożny. O nie, ale dziwne. Byłem przecież pewny, że... Dobra, idź, idź Tevez. Kurde. A, będzie ciężko. No, podaj Tevezowi, podaj, dobrze. Ach, i tak bym już to stracił. Oni mają za szybkich, no. No nic nie poradzisz. Te. Kurde. Oj, mają chyba lepszych. Dobrze, ale w obronie to my jesteśmy mocniejsi. Tyle powiem. No podaj mu, dobrze, no. Kurde, co ty się cofasz? Dobra, Samoa. Barzagli. No i znowu żeś wyszedł, bo kurde, ta gałka, którą trzymam, odpada od Xboxa 360, to kurde robi mnie w ciula. O, teraz próbuję coś wymierzyć. No dobrze, o, Caceres. A może na fantazję i z daleka. O kurde, on ma jakiegoś strasznie dobrego bramkarza, który jest chyba w najlepszej jakby drużynie tygodnia.
Kurto, czy jak to się czyta, bo to jest takie bardziej typowo. No, no, kurde. No, co ty robisz? Dobrze, obrona, jak zwykle. O, nie, 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 nie. Tak się bawić nie będziemy. Jeżeli będziecie podawać im coraz częściej, to w końcu zbankrutujemy. Dobrze, Buffon widzę, że się stara. O, jak na 10. sezon to jest ciężko. Sądziłem, że będzie o wiele łatwiej. Te, nie faulować mi. No. Kurde, muszę ich nauczyć tego, żeby wykopywali tą piłkę. Oj, oj, oj. Co? Broń to, wykop to, dobrze. O. Nie, nie, nawet nie, nie, nie biegaj. Będzie od bramkarza. No, doskonale. Kurde. Takie hiszpańskie bucki. Ale gówno robią, widzę. Ciężko im też przebić się do, przez naszą obronę. No dobrze. No patrzcie. O, o, Tevez, Tevez. Lipa. Bo bramkarz się przebiegł. No rzadko, chyba dość często, ale nie powinien tutaj, no przynajmniej. Dobra, Tevez. Dośrodkuj, dośrodkuj. Będzie pierwszy atak. Kurde, nie wyszło. No, Pirlo. Cholera. On naprawdę piękne niekiedy gole u mnie strzelał. Tylko mnie niestety... O kurde, Benzema. No to jak Benzema, to już jest przesrane. Barcagli. No idź, 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 Tevez, idź. What? Dobra. Sfaulowałem. Bo to było widoczne, że Tevez, kurde, chciał go zrobić, nie, nie powiem w kogo. No, no co, rzut wolny. Wykop to, Caceres, dobrze. Może być tak. Byleby, kurde, się nie zbliżyli do nas. Ale no, chociaż to nic nie dało z drugiej strony. No, on coś tu kombinuje, no, kombinuje. Te. O kurde, może teraz zadupić. Dobrze, Buffon. No, widzę, że on tu się stara. No, idź, 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 Giovinco, albo mu podaj teraz, dobrze. Ale oni są tu zbyt szybcy, no. Nie wiem, skąd mi takiego kolesia ściągnęło w 10. sezonie. No on musi być chyba z 5. sezonu w takim razie. Skoro on ma takich piłkarzy, a ja mam jakieś syfy. Te chyba, jemu się już chyba... O kurde, no nie, no chyba sobie żartujesz jakimś kudem Rubenem Hiszpanem. Idź mi z nim. Kurde, mol. No i jest ciężko, no. No nie spodziewałem się. Dobra. Jakaś strategia, panowie. Bo inaczej wyjdziemy z pierwszej połowy bez gola i z przegraną pierwszej połowy. No coś rozegrać trzeba, no. Nie wiem, co to miało być. Jakaś improwizacja zapewne. No, trzeba częściej robić... O, 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 no, 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 było blisko, było tak... Tak bardzo blisko. Te, faul. Ale czyj? Aha, oczywiście ja musiałem sfaulować. Jakie to było śmieszne. A Montoya. Oni zaraz są drugiego gola, ja to czuję. Trzeba im przerywać właśnie te dośrodkowania, no. Właśnie przez to najczęściej... No, dobrze. Dobra, Tevez. O, 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 o. No nie. No kurde, Tevez, na co żeś tak dośrodkowywał? No nie umiesz. Zaraz. No dobrze, dośrodkowanie. No kurde. Lipa. A dobrze, żeś tej piłki nie tknął, bo już bym cię zatłukł. Dobra, tutaj. I dośrodkowanie, szybko. No, patrz, oni tu przebiegli zanim, kurde, zdążyłem zaplanować dośrodkowanie, no. Super. Chuj. Cholera, cholera. Niebezpiecznie, niebezpiecznie, broń to. No, spudłował. Ale i tak jest źle, bo przegrywamy to jednym punktem. Właściwie jednym golem, ale dobra. Jakoś to wykopał dziwnie.
No nie, no ma lepszy skład, trzeba przyznać. Pech mi się trafił, no niestety taki pech, że no ma lepszy skład, to jest pewne. Dobra. To teraz może jakieś zmiany, bo widzę, że nasz czarny się już lekko zmęczył. No to go wymienimy za kogo byśmy mogli wymienić? No na pewno nie napastnika. No dajmy tutaj choćby nawet a dajmy Pepe. Tak zaryzykujmy. Tevez no nic nie pokazał, dlatego weźmiemy tego. A mamy tutaj w ogóle jest tylko Lorente. Ho ho ho. Dobra, Osvaldo wejdzie za Tevesa i to wszystko na razie. Okej. No niedobrze, niedobrze. No Pirlo raz chciał strzelić, no miał okazję, nie wyszło im jemu i lipa. Okej, Osvaldo i Pepe wchodzą, a Samoa Tevez schodzą. Sorry, odrąbało mi się troszeczkę. Okej, dobrze. No cóż, jak na pierwszy mecz to oczekiwałem czegoś więcej od Juventusu, ale no, gramy z ludźmi. Trzeba przyznać, że jest ciężej, ale tutaj coś mu nie wyszło. Mojemu też zresztą też nie wyszło. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? O, dobrze, dobrze to było. O, Znakomicie dobrze odegrał, rozegrane. skrzydle. O, można tak też. Kurde, nie wyszło ci trochę, wiesz? Mogło być lepiej. Naprawdę, mogłeś to jakoś wykopać bardziej w lewą stronę, no. Ale no, tak też może być. Przynajmniej. Kurde, ale. Chcą tego gola. Ja to czuję, po prostu oni mają taką siłę rażenia, że to jest przerażające. No, wykopuj to od razu, a nie patrzysz tam na jakieś niebiosa. Ojojojojoj. Nie, nie, dobrze, nie, dobrze. No co ty robisz? Kurde, wykop to w pizdu. Ale nie tak. Kurde, jak ja gałką kieruję, tak jak mnie powinno wykierować. Nie, no ten jeszcze podał. Co za. O, dobrze, Caceres, dobrze. Biegnij, biegnij. O, i strata, no właśnie. To jest najgorsze, że są jeszcze szybsi od niego. Dobra, Pirlo. Może teraz. A, nie wyszło. Znowu. Błąd. Kolejny. Ale na błędach się uczą. Kurde, zaraz mnie tu wykastruje. Zaraz mnie tu wykastruje, jak nic nie zrobię. Dobrze. Buffon. Jaki atomowy strzał. O. Może teraz. Próbowałem. Z daleka. Jak zwykle nie wyszło. Te, no myślicie, że po trzech podaniach już strzelicie sobie gola? O kurde, to Benzema, to jest Benzema. Dobrze, obrona. Dobrze. Co się tak, kurde, smucisz? Nic nie dostaniesz. O kurde. Wykop to. Dobrze. Byle w dal. Kurde, ile jeszcze mamy czasu? No, z pół godziny ponad. To nie wiem, może coś by się jeszcze wykołowało. Właściwie prawie pół godziny. Niecałe pół godziny. No minimalny spalony, no. Dobrze, no idź ku. O, też ma Pepe. Tylko on ma na innej pozycji zapewne. Albo na tej samej. Bo jest na prawej pomocy. No. No kurde, wiedziałem, że ja coś zrobię teraz. Ja to już po prostu miałem. Przygotowane, a on po prostu to sobie sfejlował. No, Osvaldo, a ten to już w ogóle nie wiem, co to miało być. Marquisio, co to było? Kurde, chciałeś, nie wiem, poturbować jakiegoś cywila? Te! Faul! I to się już kwalifikowało. Kurde, a sędzia, widzę, nie reaguje. Bardziej woli się skupić na tym, aby kurde. Nie dajcie mu strzelić, nie. Kurde, chcę chociaż remisu. Nie wymagam wygranej, ale remis. Remis byłby dobrym sposobem na dobry początek. Kurde, no. Są zgrani, no nie ma co. Nie wiem, jakim cudem mają brąza menedżera.
No dobrze, no dobrze, dobrze byłeś, no. Kurde, ale im ta piłka. No Pirlo. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że. Że. A idź, kurde, nie. Nie drybluj, bo ci to nie wychodzi. I ty o tym doskonale wiesz. Co ty robisz? Ty miałeś to wykopać, teraz Benzema mi wbije gola, no kurwa! Nie! Już przegraliśmy. Pierwszy mecz, 10. liga, no i jeszcze trafić na takiego kretyna, no. Zmiana jeszcze jedna do wprowadzenia, no już widzę, że tam pomęczeni. Cholera, no nie, no patrzcie jak, w jakim oni są stanie, no kogo by tu zmienić? No jego na 100% za... Chociaż nie, już wymienialiśmy to, może tak... Kurwa... No nie, no jestem już po prostu wściekły. Dobra, wywalone już na to mamy. No i tu będzie nieporozumienie, no. Kurde, ten Benzema, no. Ruben Castro jakiś, kurczę, nie. Ja takich nie będę miał za Chiny. Dobrze, rzucił się. Nie, 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 nie. No kurde, nie. Przegraliśmy. Ewidentna przegrana. Nie ma co. No nie. No kurde. Zwalaj, Markizio. Już dość zrobiłeś złego. Super. To 10. liga i taki wstyd. Kurde, ja wam dam. Ja wam dam. Przecież nie wyjdziecie z tego całą, wypłaty nie dostaniecie. Nie liczcie na to. Nie liczcie na to, że kurde wam zapłacę. Nie, no nie, dobij mnie, jeszcze tylko bardziej dobij. Wykop to. Po wszystkim już i tak. Przecież to jest chore. Żeby w 10. lidze trafiło mi się jakieś gówno. Łap tą piłkę, Buffon. Buffoniasty. No, jeszcze źle podał, no. Mądrze, mądrze. Nie, tak, myślał, że wbije gola. No, myślał, że znowu wbije gola. Może chociaż honorówkę. Dobra, Dziewinczio, wbijaj. Całkiem grubo, ale nie wyszło, no niestety. Akcja nieudana. No, 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 ja już myślałem, że on to zawali. Dobra, to zawalił. Ale my też próbowaliśmy, staraliśmy się jakoś bić gole. Dobrze. Zablokował. Spudłował. Jak dla mnie powinien trafić. Ale to już i tak bez większego znaczenia, przegraliśmy to. Szczerze mówiąc, mnie to jakoś już nie rusza. Gram dla fanu, chciałem spróbować swoich sił i widzę, że 10. liga dla mnie to będzie ciężka pielgrzymka. A, i na kij to wykopałeś? Czekaj, tam do... A, no kurde, mocniej było trzeba. O Pirlo! Dobrze, będzie rożny. Będzie rożny. Dobrze, zobaczymy, może to jakoś wyjdzie. Nie wyjdzie. Do środku jeszcze raz. Zrobił swoje. Dobra, kończcie. Nie wyszedł mi mecz. No trzeba przyznać, ja myślałem, że trafi mi się jakiś noob. No cóż, nie wyszło. Benzema mnie postraszył, Ruben Castro i Fegoli. No, zapewne kosztują o wiele więcej niż cały mój skład razem wzięty. No cóż, zawiedli, ale no... Nie mam im tego za złe, bo już trochę nagrałem się tymi Juventusami. Tak czy inaczej, jeżeli macie jakieś propozycje piłkarzy, nie wiem, składy, nie wiem, cokolwiek, formacje, to piszcie mi w komentarzu, kogo tam umieścić, kogo wy chcecie oczywiście przede wszystkim, bo ja mogę zbudować drugi skład i zbierać
te końsy na piłkarzy i wtedy być może nawet powoli będę mógł zrobić drugi skład, taki może bardziej mieszany. Albo po prostu zaproponujcie mi, jaki zbudować kolejny skład, taki klubowy w całości. To już oczywiście zależy od waszych komentarzy. Ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie mecza. No niestety nie było to dość imponujące w moim wykonaniu. Nie jestem jakimś prosem, ale starałem się. Buffon najlepsza ocena. Dzięki ci Bogu, że chociaż bramkarz się wykazywał. Ile miał w ogóle obronionych? Zaraz się dowiemy. 9 obronionych. No to nie jest źle, jak na takiego bramkarza. Tylko szkoda, że te 3 puściła. Te 3 były dość istotne. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka z FIFA 14. Nie poszło mi najlepiej, no niestety mam dalej utrzymanie. Przegrana, trudno się mówi, może w następnym meczu będzie lepiej. Jeżeli wam się spodobał mecz, możecie skomentować, ocenić i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, yo, do następnych meczów.